teraz będę potrzebować potwierdzenia kontaktu. Użyj skanera na pojazdach w okolicy. Jeden z nich to będą oni. Jaho! Witam wszystkich i Sayuki z tej strony. Gramy dalej w Cyberpunka. Samochody w okolicy. Jest tu więcej samochodów? O, są. Ani śladu celu. Muszę podjechać bliżej. Bo to wygląda... ciekawie. Widzę konwój ludzi Hansena. Ale netrenerzy raczej nie jeżdżą pod eskortą. Czekam dalej. Okej. Nie byłoby lepiej tam. Obstawiam, że to posiłki, które jadą na stadion. Ani śladu celu. Tam byłoby lepiej z drugiej strony stanąć. Widzielibyśmy ich w bramie, moglibyśmy ich tam skanować. Nie widzę tego samochodu. Nie widzę tego samochodu. Aha. Rozwalony Cortez zatarasował drogę. Robi się korek. Na pewno nie oni. Wybraliby lepszy wóz. Szukamy dalej. Okej. A może nie wjeżdżają tędy? O! Na motocyklach? Para motocyklistów. Nie sądzę, żeby cele nagle zmieniły środek transportu. No, to nie w ich stylu. Kontynuujemy. Nie sądzę, żeby chcieli, żeby ich zapadało. Nie mogę go zeskanować. No. Widzę ich. Potwierdzam. Obydwoje są w środku. Masz sygnał? No. Już nam nie zniknął z radaru. Dobra robota. Jej. Mają jeszcze trochę czasu. Zapewne staną gdzieś po drodze. Prąd sobie podprowadziłem. Czekaj. A to może pociągnę... Zaparkowali. Opuścili pojazd. Idą w kierunku klubu. Vi, możesz przechwycić samochód. Zaczynaj. Pędzę. Ale nie mogę szybciej, no. Wyglądał jak taki złowiowy szok. Nie ma się gdzieś tu mogę zejść. Tu co spadłam ostatnio. Nią. Tu jest klub? A, tu jest klub Hansena. Jesteś na miejscu? To ten. Swoją drogą fajna fura. Ty nie podziwiaj, tylko działaj. Nie, no, nareszcie. Na razie idzie gładko. Super. Mam wizję z kamer. Świetnie. Na wszelki wypadek sprawdź, czy wszystko działa. Aha. Niby wszystko okej, ale daj mi chwilę. Co robisz? Poprawię ten lot. Da się to zrobić lepiej. Poprawiaj. Tylko uważaj. O! 5-5. 5-5-5-5, 1C. 1C, 1. No dobra, chyba wejdzie. 1C, 1C. No i już. Jej! No, nieźle. Teraz czekamy. Klienci na miejscu. Zaraz będą wsiadać. Przygotuj się do obsługi. Hansen. Może się z nim umówię? Widziałeś, jak się na mnie gapił w Black Sapphire?
Okej. Ale może to tylko kac. Kurwa, nie wiem. Na kacu zawsze mam dziwne pomysły. Ta. A tak poważnie, to co o nim myślisz? Dobra. Przejmuj kontrolę. Chwila. Chcę posłuchać. Myślę, że pod nim się teraz pali dupa. Po tym, jak zestrzelił ten samolot. Ta robota nagle stała się ryzykowna. Ale kasa jest dobra. Robimy to i znikamy. Ja pierdolę. Ale mam kaca. Ja pierdolę. Akurat dzisiaj, co? Mówiłem ci, żebyś nie otwierała kolejnej butelki. I słyszymy się. Nie przeszkadzaj. A ty? Jak go czytasz? Widziałem, jak podszedł do komendanta policji i poklepał go po policzku. Jak szczeniaka. A tamten nic nie zrobił. Hansen to twardy skurwiel. Będą chcieli go zabić. Ale może przeżyje. To prawda. Podoba mi się. Na raz do łóżka. Może dwa. Wi, czas ucieka. Jedziemy. Okej. Hakuję wóz. Ktoś przejął kontrolę nad samochodem. Ej, Merrick, odpal alarm. Potrzebujemy pomocy. Namierzam wektor ataku. Daj mi chwilę. Gotowe. Dalej. Próbuję odzyskać kontrolę. Zostaw. O, słaby to niech samochód. Straszny skręt. Ostry. O. Żeby nie zginęli. Ło, ludzie. O nie. Do tyłu nie mogę. Raportuj, co się tam dzieje. Bronią się. I są dobrzy. No właśnie, nie mogę sterować. Nie mogę się przebić. Ło. Było blisko. Znowu co zarobiłem, to przegrałem. Uf. Kurwa. Ej, no zaraz. Domyślałam, że to już. Nie dojedziemy na czas. Za daleko byłam. Co kurwa ty mi rozrobił? No weźcie mnie, wpuśćcie. Dzięki. Jesteśmy odcięci. Jazda. Kurwa! Co? Co jest kurwa nie. Mać? Jak go złapał za głowę. Wow. Możesz, ja pierdolę. Kurwa macie, zabiliście ich. A myślałaś, że co? Zwiążemy im ręce taśmą klejącą i zostawimy w bezpiecznym miejscu, żeby jak się uwolnią, zadzwonili sobie po pomoc? Jesus. To nie jest zabawa. My albo oni. Taka jest tutaj stawka. Wybrałem nas. Alex, wiedziałaś o tym. To była egzekucja. Oczywiście, że wiedziałam. To nie jest moja pierwsza misja. Jak już w tym jesteś, to w tym jesteś. Oni nie grali w twoją grę szpiegów. To byli niewinni ludzie. Ciekawa definicja zawodowych przestępców. Wiesz, o co nam chodzi. Już nie mędrkuj. Ci niewinni ludzie bez mrugnięcia okiem wydaliby na ciebie wyrok śmierci. Albo okradli ze wszystkiego, co masz. Mamy dla was przygotowane przebrania. Ale musisz jeszcze zgrać kody dostępu. Aurora powinna je mieć u siebie. Wow. Czuję się, jakbym robiła coś bardzo niewłaściwego. Serio? Rozumiem, że nigdy nie zabrałaś broni z ciała przeciwnika. Na pewno to ona ma kody dostępu? Na pewno. Jej brat zgrywa pamięć do banku danych. Kiedyś go z tej pamięci okradli. Nie ryzykowaliby, że stracą kody.
Och, fajda. Dobra, mam wszystko. Zobaczymy, jak wyglądamy. Nie, to ekwipunek. Dokładnie jak ona. Ja prowadzę. O, mogłam usiąść obok? To nie chcę. Wysiadaj. Wysiadaj! Obrzydliwe. Wi, jeszcze imprint behawioralny. Będziemy mieć kaca. Już? Czekaj, mój głos. Niezłe. Nie do poznania. Przerażające. No nie? Wypróbujmy to. Przedstaw się. To Zacko potrafi więcej niż tylko zmiana wyglądu i głosu. Musi mieszać w hormonach. Dawać ci ten unikalny dreszczyk albo kubeł zimnej wody. Jak narkotyk, zmienia zachowanie. To wszystko prawda. Pomaga ci dostroić się do bycia kimś innym. Dobra, spróbujmy. Aurora Cassel. Kto pytał? Nieźle. Z kim rozmawiał Reed? Na początku jest dziwnie. Zaraz się przyzwyczaisz. Daj sobie chwilę i ruszamy. Klient czeka. Alex, posłuchaj. To nasza ostatnia wspólna akcja. Nie zapomniałem o naszej umowie. Mam potwierdzenie od Myers. Misja dyplomatyczna, emerytura, bezterminowo. Dzięki, Reed. Denerwujesz się przed akcją? Chyba tak. Ale? Bo słyszę tam jakieś ale. Głupio, tak to nazwać. Brakowało mi tego. Robimy to, nie? Dobrze, zupełnie jak ona. Dobra, jedziemy z tym. Widzimy się na stadionie. Kim on tam rozmawiał? Kto to jest? Chcę wyjść z samochodu, mogę? Nie mogę. To są ludzie po prostu ich? Od sprzątania może? A może tak być. Muszę mnie rozjechała tutaj jakiegoś... Zanim będziemy na miejscu, zróbmy mały rozbieg. Pamiętaj, nazywasz się Aurora Cassel. Sprzedam ci mój sposób na to, żeby wczuć się w kogoś innego. Zadaj sobie 3 pytania. Czego się boi, czego pragnie i jaki jest jej największy sekret? Okej. Masz? To teraz mi nie mów. Pamiętaj o tym i po prostu nią bądź. No. Aurora? Co myślisz o Hansenie? Wzięłabym go do łóżka. Wzięłabym go do łóżka. Na raz, może na 2 razy. Uważnie słuchasz. Grasz też nie najgorzej. No dokładnie to powiedziała wcześniej. Możemy wjechać, panowie? Okej? Okay. Nie wiem, czy... Aha, bo dobra, to sobie gwiazdy. Nie chcę tutaj w coś wjechać, żeby nie wywołać paniki u nich. Jesteśmy. Uważaj. O. Jednak. Wywołałam panikę. Na kacu jedziemy, no, daj spokój. Obsługa według planu. Do usłyszenia.
fura. Te, wynajęta. Na tydzień też byś sobie mógł wziąć. No. Nie lubię lizać loda przez szybkę. A. Albo masz, albo nie masz. Lizać loda przez szybkę, ale tekst. W życiu go nie słyszałam. Dobry. Zatrzymaj samochód. Zostaniecie sprawdzeni. Okej. Okay. Jest okej. Okay. Wjeżdżajcie. Bziu. Słyszałeś? Kozacy z Europy przyjeżdżają. Chyba nawet już tu są. Parkuj. Słyszałem, że są dobrzy. Cześć, zaparkujemy tyłem w razie gdybyśmy musieli uciekać. Nie tak, bo nie widzę. Nie lubię parkować. O, patrzcie, możemy zaparkować pod ciężarówką. W sensie nie lubię parkować w grach. Dziwnie się prowadzi. Zanim wejdziemy, pamiętaj, to on chce czegoś od nas, a nie my od niego. Kody dostępu do mainframe'u. Przyszliśmy tutaj je sprzedać. I jeszcze jedno. Jesteśmy w roli. By wyświetlić istotne informacje na temat Netrunnera, pod którego się podszywasz, naciśnij strzałkę w prawo. Tutaj. Aurora. Myślicie, że to będzie potrzebne? Lepiej pamiętać? 5 lat w skrzydle VIP więzienia. Urodzona z wadą słuchu. O! Przeszła terapię genową. Związki z przestępczym półświadkiem we Francji. Wyznaczono nagrodę za jej głowę. Okej. Okay. Na czarnej liście. Czas zaczynać. Okej. Okay. Emeryk, powodzenia. Dziwnie nie słyszeć siebie. A, mogę to rozwinąć w każdej chwili. Wszyscy podwojeni. Wyobrażasz sobie? Hansen się spiął. Hansen się spiął, Murphy się spiął. No i zaraz my będziemy musieli się spiąć. Ciekawe, o co chodzi. To nie są typy, których łatwo przestraszyć. Aha, czyli jest więcej ludzi niż zwykle. Ta strefa jest strzeżona. Mamy spotkanie. Z Hansenem. Moment, sprawdzę. Dotarliście, dobrze. Nie poznaliśmy się wcześniej, jestem Murphy. Murphy? Wyglądasz, jakbyś się bardzo stresował. Nie. Nie stresuję się. To dobrze. Głupio by było, gdyby taki duży chłopak się stresował. Jasne. Załatwmy to szybko. Mam kaca. No mówiłam, że będziemy mieć? Tędy. Dzięki. No, nareszcie ktoś za nas nacisnął guziczek. I co, nie pogadamy sobie? Ej? Wow, wow, wow. Songbird mi o was opowiadała. Jesteście z Europy, nie? Mhm. I podobało się wam w Black Sapphire? Komendant NCPD? Kandydat na burmistrza Night City? I księgowy Tiger Claws, grający w niekoniecznie metaforyczną grę o przyszłość Night City? Nie no, piękna anatomia zepsucia. Te. Dokładnie to chciałem powiedzieć. Tutaj wysiadamy. Będziecie dzisiaj pod obserwacją. Bo wiecie, Hansen dostał cynk, że polują na niego jakieś koty z FIA. Sytuacja jest pod kontrolą, ale kazał sprawdzać wszystkich. Bez wyjątku. Okej. Okay. Wielu ludzi chce go zabić. Musi być ostrożny. Okay. Cały stadion jest obstawiony przez naszych ludzi. Mamy też ciągły skan z dronów. Tutaj możecie zostawić broń.
No. A teraz skan tożsamości. Bo wiecie, żartujemy sobie razem, lubimy się, robimy interesy, ale... Przede wszystkim robimy tutaj interesy. Mnie też skanuje? Centrum naszego małego królestwa. Sprzedajecie to jak w salonie samochodowym? Właściwie tak, jeżeli kupujesz w hurcie. Załóżmy, że jesteś dyktatorem z jakiegoś kraju, nie wiem, z Australii. Przyjeżdżasz do nas i wybierasz czołgi, śmigłowce, okręty podwodne. O, macie okręty podwodne. Akurat wszystkie wyszły, ale mamy. Oho. Jestem na miejscu. Przygotowuję drogę ucieczki. Nie spieszcie się. Potrzebuję minimum kilkunastu minut. No, zapraszam. Nie dało się tego zrobić wcześniej. Połapaliby się. I Aurora, wiem, że nie muszę tego mówić, ale nie wychodź z roli. Powodzenia. Chodźcie. Idziemy, idziemy. Jesteś z Hansenem od początku? To znaczy od operacji w Night City? Tak. Wcześniej też razem służyliśmy. Aha. No, skoro tak, to pewnie bardzo ci ufa. Ciekawe miejsce. Ale wielkolud tam siedzi przy barze. Witaj. No, rozmawiaj ze mną. Hansen. No i są. No. Songbird potrzebuje jeszcze chwili, żeby rozbroić tę maszynkę. No. Mamy czas, żeby pogadać. Murphy powiedział, że coś się poważnie pojebało. Służby interesują się naszym spotkaniem. Myśleliśmy, że wszystko jest dograne. Murphy? Murphy mocno, kurwa, przesadził. Mamy tylko podejrzenie. My jesteśmy ostrożni. Nie spinaj się! Celowo trochę przesadziłam. Chciałam zobaczyć, jak zareagujesz. Sprawdzasz mnie? Sprawdziliśmy cię przed spotkaniem. Teraz tylko się droczę. To podobno znaczy, że cię lubię. Urocze, kurwa. Naprawdę. Może nie udawajmy, że wszyscy sobie ufamy. Tylko skupmy się na interesach. Wybornie. Lubię pragmatycznych ludzi. To co, po maluchu? Za pomyślny finał dzisiejszej roboty. Aha. Dobrze powiedziane, pułkowniku Hansen. Zaczyna mi się to podobać. Zdrowie. Ja się wstrzymam. Zmieniając temat, dobrze się bawiliście w Black Sapphire? Podobno szły gry o całkiem spore stawki. Mam nadzieję, że dobrze wam poszło. Na koniec przejebaliśmy bardzo dużo pieniędzy. Bardzo. Ach, moje kondolencje. Spoko. Za to dzisiaj zarobimy jeszcze więcej pieniędzy. Black Sapphire to moja duma. Długo pracowałem na to, by pojawiali się w nim kluczowi ludzie z Night City. A właśnie, żebym potem nie zapomniał, okazuje się, że mamy wspólnych znajomych. Moja przyjaciółka cię pamięta. Siedziałyście razem w La Santé. Okej, przyjaciółka.
No proszę. Masz szeroką sieć kontaktów, pułkowniku Hansen. Co to za znajoma, która pamięta mnie po tylu latach? Raquel. Siedziała w zaostrzonym rygorze, blok C. Powiedziała, że na pewno będziesz ją kojarzyć po tatuażu szczura. VIP. Siostrzyczko. Raquel musiała się pomylić. Zaostrzony rygor nie przecina się ze skrzydłem VIP. A ja byłam właśnie tam. Ach, to musiało chodzić o kogoś podobnego do ciebie. Na pewno. Od ilu lat jesteś w Night City? Podobno wcześniej służyłeś w armii Militechu. 7 lat. A wcześniej rzeczywiście miałem wbijać tutaj flagę NUSA. Wygląda na to, że wbiłeś całkiem porządnie. Patrząc na to, co dzieje się w Dogtown. Flagę złamałem na pół. To tutaj. To moja prywatna inicjatywa. Dlaczego zmieniłeś stronę? Bo nie potrzebuję ideologii, żeby przykrywać nią biznes. Nie ma flagi, a politycy dalej o mnie pamiętają. Prezydentka Myers też? Jeszcze pół roku temu dzwoniła do mnie z prośbą o załatwienie paru spraw, pod którymi sama nie chciała się podpisywać. Ciekawe. I co? Dalej dzwoni? Nie. Słyszałem, że ostatnio miewa jakieś kłopoty z samolotami. Przy okazji, prosiłaś mnie w Black Sapphire o kontakt do tego typa od mody. Przypomnij mi. Czekaj. Było gdzieś coś. Czekaj! Jesteś z nami? Ta cisza powoli robi się krępująca. Kerry Eurodyne. Ona uwielbia jego styl. Wiem, że Eurodyne. Ja się śmieję, że to jest Eurodyne. I przewidywalny. Trudno. Trudno. Dobrze się uzupełniacie. Słuchajcie, skoro mamy trochę czasu, jest jeszcze jeden interes do ubicia. O, nie dopatrzyłam, no. Zastanawiam się nad ekspansją do Europy Zachodniej. Tylko potrzebowałbym rezydenta. Albo dwójki rezydentów. Ej. Spokojnie. Wiesz, Hansen, handel bronią to nie do końca nasza bajka. Jasne. No to może zgodzicie się na jednorazową pomoc. Zadajmy na to 200 tysięcy euro dolarów. Brzmi nieźle. To słuchamy. Potrzebuję wejścia do Le Collectif. Będzie kosztować więcej. To będzie kosztować. I to sporo więcej niż 200. A 400? 4. Za 4 mogę cię skontaktować. I już bez żadnego ale. Jest jedno ale? Jest jedno duże, ale to bardzo kurwa duże ale. Wydali na mnie wyrok śmierci. I mimo tego chcesz zaryzykować? Za taki hajs? Popytam, ale nic nie mogę obiecać. O, przyznaję. Uczciwie postawiona sprawa. O, so mi. Matryca neuralna przygotowana. Możemy zaczynać. Według umowy, jedno z was zostaje ze mną. Drugie podaje kody dostępu. Ja zostaję. Róbmy to. Chodź za mną. Ale ona wygląda ciekawe z tej strony, co? Jak podoba się wam dzisiejsze Night City? Taka wydmuszka. Dużo chromu, dużo kolorów. Pusta w środku. Zabrzmi to jak lizanie się nawzajem po fiutach, ale lepiej bym tego nie ujął. Myślałem, że lubisz Night City. W
końcu to twoje miasto. Lubię pieniądze. A tutaj łatwo zarobić. A propos, przelew wyjdzie jeszcze dzisiaj. Jak tylko skończą. Znakomicie. Okej. Kiedy czekaliście, zrobiłam wstępną diagnostykę. Mainframe jest przygotowany. Mamy go podpiętego do systemu. Hansen stworzył tu laboratorium specjalne na tę okazję. Dziesiątki milionów eurodolarów, żeby zrobić jedną akcję. Taki ma styl. O. Po tym, jak zdobędziemy matrycę, mam przygotowany plan. Wywołam chaos na stadionie. Systemy obronne zaatakują strażników. Skorzystamy z tego i uciekniemy. Przez to zginie bardzo wielu ludzi. Odsuń się. Manipulator potrzebuje miejsca. My przeżyjemy. Stworzyłam mu alternatywne środowisko. Mainframe działa jak w bunkrze. Zaraz będzie gotowy na podanie kodu. Słuchaj, Lee. Za dwie minuty rozpęta się piekło. Hansen pada martwy, my uciekamy. Odetnę dojście do tego pomieszczenia. Alex i Reed nie będą ryzykować i uciekną wcześniej przygotowaną trasą. Proszę. Oto i nasze cacko. Dla nas też mam wszystko przygotowane. Sprawdziłam plany budynku. Wiem, którędy uciekać. Zaczynamy? Teraz już nie ma odwrotu. Nie ma. Jesteśmy w tym razem.